Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Jest już wieczór sobotni. Myślimy o niedzieli, która przed nami. I na niedzielę, na Dzień Pański, otrzymujemy słowo z Ewangelii według świętego Marka. Rozdział pierwszy, wersety od 40 do 45. Przygotujmy się przez modlitwę do słuchania słowa. Niech nas wspiera ten maryjny, sobotni wieczór, ta, która najpiękniej i w sposób najbardziej twórczy Słowa Bożego słuchała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziewico Matko, bądź przy mnie, jak byłaś bliska apostołom w Wieczerniku. Umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla słowa. Podpowiedz mi, niewiasto, modlitwy słowa, które wzruszą serce Boga. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź i pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Marek tak zapisuje pierwsze stronice Ewangelii, iż od początku spotykamy Jezusa, który przychodzi do człowieka i uzdrawia. Jezus ma oblicze lekarza, ale lekarza pełnego miłosierdzia. To lekarz, który leczy nie tylko ciało, ale który nade wszystko leczy serca, leczy duszę. Żyjemy w trudnym czasie, w którym często cierpimy z powodu chorób cielesnych. Boimy się atakujących nas chorób, wirusa. Ale wydaje się, że te choroby najcięższe, które mogą toczyć nas, to są choroby serca i choroby duszy. Żaden człowiek, który cierpi na ciele, nie cierpi tak bardzo, jak wtedy, kiedy cierpi także na duszy. I dzisiaj spotykamy Jezusa, który wydaje się zainteresowany jest jedynie uzdrowieniem ciała tego człowieka, o którym słyszymy wyraźnie, że jest trędowaty. Ale spróbujmy pobyć przez chwilę przy tym trędowatym.
bo ta jego choroba ciała, potworna choroba, choroba trądu, ciało gnije, odpada, komórki obumierają. Ona jedynie odsłania chorobę o wiele głębszą. Choroba trędowatego to była choroba społeczna. To była choroba, która niszczyła relacje, więzi, która izolowała człowieka, która zabraniała mu spotykać się, być z drugim, poczuć czuły dotyk drugiej osoby, pocałunek, uśmiech z bliska. Do tego stopnia, iż wedle prawa trędowaty, który był zobowiązany izolować się, musiał żyć na bezludziu, tam, gdzie nie ma ludzi, gdzie nie ma jego bliskich, gdzie nie ma jego ukochanych. Musiał sam od nich odchodzić, separować się. A gdyby się zdarzyło, że przechodząc gdzieś, napotykał na człowieka, z daleka musiał wołać nieczysty, nieczysty, aby ostrzegać tego człowieka zdrowego. Pomyślałem, ile bólu w takim człowieku było, ile cierpienia. A jeśli zdarzyło się, że zobaczył nadchodzącą osobę, którą kocha, może swojego rodzica, może kogoś bardzo bliskiego, przyjaciela, z którym mógłby się spotkać, wyciągnąć do niego ręce, objąć, a on musi krzyczeć i wołać: nieczysty, nieczysty, nie możesz się do mnie zbliżyć, odejdź. Choroba trądu w Biblii i u Marka w tym konkretnym fragmencie mówi o potwornym cierpieniu człowieka, który cierpi na duszy. I nagle widzi przechodzącego Jezusa. Widzi Jezusa, o którym słyszał, że on uzdrawia. Słyszy, że on właśnie jest tutaj, blisko. I co czyni? Podjął decyzję. Tym razem nie będzie wołał: nieczysty, nieczysty. Być może to jedyna okazja w jego życiu, aby mógł nie tylko kogoś objąć, pozwolić się dotknąć, ale może jedyna okazja spotkania z kimś, kto go może uzdrowić. I on w to wierzy. On przychodzi, ale to jest takie przychodzenie, które jest padaniem do stóp. Wyobrażam sobie tego trędowatego, który przyspiesza kroku, nie ucieka, ale biegnie w kierunku Jezusa. Upada do jego stóp, jak słyszymy, i prosi na kolanach, mówiąc: jeśli chcesz, jeśli zechciałbyś, tak jest w tekście, jeśli zechciałbyś, możesz mnie oczyścić. Zobaczyłem w tym trędowatym wielkiego człowieka. I dlatego, że wierzy, iż Jezus może to uczynić, może go oczyścić, może oczyścić jego relacje, może oczyścić jego serce, jego duszę, może go wyzwolić z tej izolacji, z tej tragicznej, życiowej kwarantanny, która się nie kończy. A jednak mówi do niego: jeśli chcesz. Nie wiem, czy potrafiłbym tak. Mam przed sobą kogoś, w którego wierzę, że może mnie oczyścić, a zostawiam mu wolną decyzję. Może wołałbym: musisz mnie oczyścić, powinieneś mnie oczyścić. Nie możesz tego dla mnie nie zrobić. Popatrz, jak cierpię. Jak cierpią inni. Musisz to zrobić. On się modli inaczej. On woła: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus zlitował się. Zastanawiam się nad tym, gdy Marek pisał to słowo, co miał na myśli? Jezus zlitował się nad jego trądem,
nad tym jego bólem, nad duszą, nad sercem, ale także wzruszył się głęboko, tak można by ten znany czasownik sprachnidzo maj przetłumaczyć. To jest takie wzruszenie aż do bólu wnętrzności. To jest takie wzruszenie, które odwołuje się do Starego Testamentu. To wzruszenie w Starym Testamencie zapisane jest słowem rachamim i oznacza miłosierdzie. A pochodzi od słowa rechem, odwołuje się do łona matki. To mamy mogłyby nam powiedzieć coś o tym wzruszeniu, choć trochę. Jezus wzrusza się, jakby jego wnętrzności wzruszają się, bo jest w nim miłość i ojcowska, i matczyna, boska miłość. Wzrusza się z pewnością na widok cierpienia tego człowieka. Ale wzrusza się także, myślę, tą jego wolnością, jeśli chcesz. Do ciebie należy decyzja. I Jezus podkreśli, że do niego decyzja należy. Najpierw go dotknął. Ale to dotknął, wyciągnąwszy rękę, może sugerować, że Jezus jakby na dystans dotyka tego człowieka. Ale przecież takie dotykanie na dystans, ono jest jakimś paradoksem. Możemy powiedzieć, w jakimś sensie jest niezrozumiałe. Bo przecież sam dotyk sprawiał, że ten, który się dotyka, staje się nieczysty. Jezus nie dotyka tego człowieka na dystans. Tak jak i ze mną, nigdy nie spotyka się na dystans. Tak jak nigdy nie jest tak, że zbawia mnie na dystans. Jezus wziął na siebie wszystkie moje choroby, wszystkie moje cierpienia, całą moją historię życia. I dlatego czasownik, który tutaj zostaje użyty, podkreśla, że to jest takie dotykanie, które jest przylgnięciem. To haptomai oznacza dotyk czuły. To tak jakby powiedzieć, przylgnął do Niego, przywiązał się do Niego. Chciałbym wręcz powiedzieć, parafrazując, objął tego trędowatego człowieka. Tak jak mnie, kiedy jestem cały w trądzie grzechu, kiedy przychodzę, być może już sam na siebie patrzeć nie mogę, kiedy inni się ode mnie izolują i wszyscy uciekają, a może jest tak, że ja sam już sobie nie daję prawa do spotkań z drugim, bo czuję się tak brudny, tak nieczysty, tak niegodny. A On przychodzi i mnie obejmuje i mówi, chcę, bądź oczyszczony. To telo chcę. Prowadzi nas do tego chcę, które zamieni się w wielkie wołanie Jezusa na krzyżu w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, kiedy Jezus konając będzie krzyczał, dipso, pragnę. Oto jak bardzo chcę. Oto jak bardzo pragnę, bym był czysty. Oto jak bardzo pragnie mnie uwolnić od wszelkiego trądu, od tego wszystkiego, co sprawia, że chorują moje relacje, że chorują moje spotkania. Od tego wszystkiego, co sprawia, że być może inni uciekają ode mnie, oddalają się ode mnie. Chcę mnie uwolnić od tego wszystkiego, co sprawia, że ja izoluję się od innych. Jezus dotyka i ten dotyk jest czuły. To znaczy, tu nie są jedynie emocje. Tu nie chodzi jedynie o jakąś ckliwość. On się wzrusza do głębi. Jego wnętrzności całe się poruszają. To jest taka czułość, która płynie z jego duszy, z jego boskiego serca. Taka czułość, w której mnie obejmuje. I co się dzieje? Zaraz, słowo ulubione przez Marka, zwrot euthys, zaraz, natychmiast, bezwłocznie, trąd go opuścił. Został oczyszczony. To został oczyszczony, podkreśla passivum divinum forma, że tu mamy do czynienia z boskim działaniem.
Trzeba było, aby ten człowiek przybiegł do Jezusa, aby upadł do Jego kolan, aby Mu powiedział o swojej chorobie, aby prosił, by Go oczyścił. Ale oczyścić może tylko On. Boskie działanie. On potrafi oczyścić, uwolnić z każdej choroby. Ale potem jakby zmienia się ton w narracji Marka, wydaje się w głosie Jezusa i w Jego zachowaniu, bo czytamy, że ostro upomniał Go. Surowo, ostro. I zaraz używa tutaj określenia, które należałoby przetłumaczyć, wyrzucił go. Tu nie chodzi o takie wyrzucenie, w którym jest ukryta przemoc. Tu chodzi o to ekballo, wyrzucił, w którym jest ukryte działanie ducha. On go posyła. On nie tylko go uzdrawia, on mu daje moc ducha. On idzie do domu uzdrowiony, ale idzie także w mocy ducha, którego mu przekazuje Jezus. Tak jest zawsze. Ilekroć przychodzę z moim trądem do spowiedzi świętej. Spowiedź święta jest tym wydarzeniem, w którym zawsze mogę przeżyć czuły dotyk Jezusa. Jezusa, który nie tylko zabiera mój grzech i bierze go na siebie, jakby czyniąc siebie pełnym moich ran, po to, by moje choroby już mnie nie raniły, ale także udzielając mi rozgrzeszenia, udziela mi także ducha pokoju, ducha mocy, abym, będąc uzdrowiony, miał moc żyć jako człowiek uzdrowiony. I mówi do niego jeszcze: uważaj, patrzaj, patrzaj, uważaj. Nikomu nic nie mów o tym, co się wydarzyło, ale odejdź i pokaż się kapłanom, ofiaruj za swoje oczyszczenie. Dlaczego Jezus mówi do niego: nic nie mów? Przecież aż chce się rozgłaszać to, co się wydarzyło. W twoim życiu doświadczyłeś cudu, dotyku Boga. Czujesz się przez Niego uzdrowiony. Doświadczasz, że dokonuje w twoim życiu wielkich rzeczy. Jezus mówi: nie mów, to znaczy pobądź. Pobądź z tą tajemnicą. Nie rozpowiadaj od razu tego, co się dzieje w tobie. Pobądź z tym przed Bogiem. Idź do kapłanów, idź do ołtarza. Uklęknij. Przeżyj z Bogiem to, co się wydarzyło. Bo często jest tak, że kiedy próbujemy od razu w słowa ubierać tajemnice niewyrażalne, niewypowiedziane, nie do wypowiedzenia, możemy niechcąco je banalizować. Może być i tak, że ktoś drugi ich w ogóle nie zrozumie. Jest też takie powiedzenie bardzo mocne w jednej z Ewangelii, ono mnie intryguje, kiedy Jezus mówi: nigdy, parafrazuję, nigdy nie rzucaj pereł przed wieprze. Może być i tak, że to, co jest perłą, otrzymaną od Boga, ktoś drugi podepcze, bo nie ma w sobie tej tajemnicy, tego doświadczenia, które ty masz. Pobądź, nie rozpowiadaj, bo może stać się i tak, że ktoś drugi uczyni z tego, może również niechcąco, dalej rozpowiadając, uczyni z tego zły użytek. Tak się stało w Ewangelii. Bo czytamy, że on zaczął jednak rozgłaszać, rozpowiadać. Tak po ludzku chcę powiedzieć: Panie Jezu, rozumie go. Przecież ma w sobie tyle szczęścia, tyle radości,
Tyle się wydarzyło, taki cud. Przecież w jednym momencie jego życie się zmieniło radykalnie. Już może się spotykać, może pójść do najbliższych, może pójść do rodziny, może objąć. A jednak Jezus mówił: uważaj. Są takie tajemnice, z którymi trzeba najpierw pobyć przed Bogiem, aby samemu dojrzeć i do tego, by się nimi dzielić w wolności serca, by ich nie zbanalizować. Inaczej bowiem paradoksalnie wydarza się coś, czego na pewno ten człowiek nie chciał. Zaczął głosić, wiele rozpowiadać, tak że Jezus już nie mógł jawnie wejść do miasta. Czyli to jego zachowanie sprawiło, że Jezus nie mógł działać tak, jak chciał dalej, kontynuując swoje dzieło zbawcze. Jezus innymi drogami to czyni. Idzie na pustkowie, tam przebywa. Istnieje taka interesująca egzegeza tego tekstu, że Jezus musiał udać się na pustkowie, bo kiedy inni się dowiedzieli o tym, że dotknął trędowatego, on sam był uznawany za nieczystego. Nie chodzi o sam fakt, ale chodzi o prawdę, którą kryje w sobie. Jezus bierze na siebie całą moją nieczystość. Jezus nie tylko będzie na pustkowiu, Jezus będzie w pewnym momencie odizolowany od innych. Będzie wyrzucony poza mury miasta Jerozolimy, ekskomunikowany i będzie umierał za mnie. Taka jest prawda o grzechu. Grzech izoluje. Grzech sprawia, że żyjesz jakby poza murami miasta, w którym mieszka Bóg. I On bierze na siebie całą tę nieczystość, abym ja mógł żyć. I dlatego Ewangelia o czułym dotyku Jezusa kończy się tak pięknie. A mianowicie ludzie przychodzili do Niego zewsząd. Bo Jezus, który jest tak czuły i który z taką czułością dotyka, przyciąga i pociąga innych. Również dzisiaj, w świecie, w którym wydaje się, że coraz bardziej izoluje się od Boga, odchodzi. To nieprawda. Żyjemy w świecie, w którym jest ogromny głód Boga. Boga miłości, Boga miłosierdzia. Boga o czułym dotyku. Boga, który także do mnie przychodzi w Jezusie i mówi: chcę, bądź oczyszczony. Jednak nie wolno nam nigdy zapominać o tym, by nie banalizować, nie profanować tego czułego dotyku Boga. Nie wolno nam zapominać o tym, za jaką cenę ten czuły dotyk Boga sprawia nasze uzdrowienie. Bierze na siebie całą moją nieczystość. Da się przybić do krzyża, abym ja mógł żyć. Bóg jest czuły wobec nas, ale także oczekuje naszej czułości. Dotykajmy z czułością Boga, naszą modlitwą, naszymi prostymi gestami dobroci. Bóg czeka na naszą czułość, tak jak i my pragniemy czułości Boga. Życzę wam, abyście idąc dzisiaj na spoczynek, poczuli na sobie ten czuły dotyk Boga. Ale nie zapominaj, zasypiając, by powiedzieć Mu najpierw dobranoc. Może tyle wystarczy, kiedy z miłością to wypowiesz. I to będzie Twoja modlitwa, Twój czuły dotyk Boga. Przeczytaj to słowo dzisiaj uważnie. Połóż się z Nim spać.
a rano poczujesz, jak to słowo cię dotyka. Bóg nas zawsze czule dotyka. Dobranoc. Błogosławię wam na tę noc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.